Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie znowu odcinek o polskich ubraniach. Pogadamy dzisiaj o Risk Made in Warsaw i elementy. Jeśli chodzi o tego Riska, to ja przeklinam was, ludzie, którzy mi powiedzieliście na Instagramie o istnieniu tej marki i teraz prawie wszystkie moje pieniądze wydaję na ich ciuchy. Bez kitu. Więcej mam ubrań niż mi potrzeba, jeśli chodzi o moje wyobrażenie tego, jak szafa człowieka powinna wyglądać. Dużo do tych odcinków kupiłam ubrań, ale już potem stwierdziłam, że dobra, basta. Starczy mi przynajmniej na kilka lat. Jeśli chodzi o tego Riska, to ja mam takie poczucie, że ubrania są bardzo nierówne w stosunku do tego, czego ja oczekuję. Czasami jest tak, że coś przychodzi, jest turbo hitem, w ogóle mam trzy, nie trzy jednakowe, tylko trzy w innych kolorach, tak jak spódnice, które Wam pokazywałam w innym odcinku. Czasem jest tak, że coś przychodzi i mam takie, jest piękne, jest ślicznie uszyte, ale na przykład ciut nie, moje ciało do ich rozmiaru nie pasuje, w sensie, że jest na przykład coś oversize i to jest przepiękne, ale ja jestem niska, więc trzeba by to obciąć 20 cm i szkoda marnować tego ubrania na poprawki, lepiej to odesłać, żeby ktoś inny wysoki mógł kupić i nosić. Albo jest też tak, że przychodzą rzeczy i na przykład one są pięknie wykonane, są super odszyte, naprawdę detal jest przypilnowany nieziemsko, ale na przykład jest to rzecz, którą trzeba będzie prasować, albo jest śliska i na przykład widać każde zagięcie, każdy, nie wiem, tam rand bielizny czy cokolwiek, ja już wiem, że nie będę nosić takich ubrań, więc je po prostu odsyłam. Tak jak mówię, wszystkie śliskie i wszystkie świecące i wszystkie, które trzeba było prasować, odesłałam. Nie dałam im żadnej szansy tam na pranie i w ogóle, bo stwierdziłam, że kupić rzecz, która będzie wisieć u mnie w szafie i której nigdy nie nałożę, to jest po prostu marnotrawstwo, więc nie zrobiłam tego. Ja tutaj w międzyczasie, kiedy będę opowiadać, pokażę Wam kilka przebitek z ubraniami, które kupiłam. Postaram się jakoś tam je spisać na dole w opisie filmu, jeśli będzie to jakoś możliwe. Nie będę nagrywać wszystkiego. Ostatnio mi ktoś napisał, że nagraj wszystko! Każdy ciuch, który masz z tej firmy, z przodu, z boku, z tyłu, jak idziesz, jak stoisz, mówię, o nie, aż tak się nie będziemy tutaj zanosić. Poza tym ja nie wiem, jak ludzie potrafią pozować. W sensie mega podziwiam modelki, które są w stanie to robić, bo ja mam poczucie, że za każdym razem, jak ja się staram jakoś ładnie ustawić do zdjęcia albo do nagrania, to mam tak, słyszę takie, wiecie, dźwięk woli bąbelkowej, to moje komórki szare pękają i IQ mi spada aktualnie, więc będzie ciężko. Coś tam ponagrywamy z tych rzeczy, które najbardziej lubię. Jeśli chodzi jeszcze o te ubrania dalej, mam tu nawet w miarę rozpiskę, która pozwoli mi, mam nadzieję, nie odpłynąć od tematu tak kompletnie, o rozmiary. Pod poprzednim odcinkiem prosiliście, żebym dała jakieś informacje na temat rozmiarów. Moim zdaniem one są bardzo w punkt. Jeżeli jest S, to jest faktycznie S, ono jest małe, jeżeli jest XS, to nie, że ono jest pół centymetra mniejsze od S-ki, tylko jest naprawdę sporo mniejszy ten rozmiar. Ja u nich wszystkie góry mam S-ki, bez najmniejszego problemu na mnie pasują. Sukienki w większości mam XS-ki, te, które są z takiej miękkiej tkaniny. Jak są jakieś takie sztywniejsze, na przykład z lnu, no to wtedy mam S-kę. A doły mam, w sensie spodnie, bo mam tylko jedno spodnie od nich, to jest M-ka. I spódnice mam wszystkie XS-ki albo S-ki, zależy co było na promocji. Jak już jesteśmy przy tych spódnicach, spódnice i sukienki z takiej miękkiej tkaniny, jakieś wiskozy i tak dalej, nie śliskie, nie gładkie, są rewelacyjne. Ja sobie tutaj napisałam mega cudo turbo. Dosłownie taki mam tutaj komentarz. Chodzę non stop w tych spódnicach. Mam te kopertowe, te z rozcięciami, to Wam pokazywałam właśnie w poprzednim jakimś odcinku. Mam takie sukienki, jedna taka, która nazywa się Hot as Hell, to mam chyba trzy różne. Taką arbuzową w paski czarne i w paski beżowe. Kocham tą sukienkę. Zawsze jak mam to ubrane, ktoś mnie komplementuje albo pyta, skąd jest to ubranie. Naprawdę kocham. W zależności od tego, czy sobie ubiorę do tego, nie wiem, sandały czy szpilki, to można ją tak odstawić. Rewelacyjne są takie ce. Mam też od nich taką sukienkę, która się nazywa Infinity. To jest w ogóle L-ka, bo ja chciałam kompletnie, konkretnie tą czerwoną, ten konkretny czerwony to był ten kolor, którego ja szukałam. I jeszcze chciałam tej kiecy, która się tak zawiązuje na 1500 milionów sposobów. I nie było jednego dnia rozmawiałam o tym z Patrycją i mi się pojawiło na Instagramie właśnie, że jest jakiś kod promocyjny i jeszcze jakaś ostatnia sztuka i była ta L-ka, ale potem stwierdziłam, że skoro to jest i tak tylko spódnica i to się wiąże, to już ta L-ka nie będzie mi robiła i kupiłam tą L-kę. O, wspaniała jest. To jest moja najlepsza sukienka aktualnie, noszę ją na każdą możliwą okoliczność, gdzie tylko jestem w stanie, to ją zakładam. Uwielbiam, naprawdę absolutnie uwielbiam. Koszmarnie drogie. Wszystkie produkty uważam z Riska są koszmarnie drogie. Rozumiem, skąd się biorą te ceny, w sensie jest dla mnie logicznym rozpiska, skąd się bierze taka cena. Niemniej jednak, jak patrzę, sobie myślę, to jest spódnica i to moje 300, także no trochę boli.
Ale da się czasami na promocji właśnie znaleźć coś fajnego. Ta kieca czerwona to jest po prostu rewelacja. I jakbym chciała zmarnować jeszcze trochę więcej pieniędzy, to bym kupiła u nich jeszcze taką chabrową, bo marzy mi się ona straszliwie, ale na razie rozsądek przeważa i nie kupiłam. Ach, nawet napisałam Infinity równa się Infinite Love. Z takich turbo hitów mam jeszcze od nich bluzę z zamkiem, takim przez skos, przez ciało idzie całym. Bardzo było dziwne to zdanie. Chodziło mi o to, że jest bluza i z przodu przez całe ciało idzie po skosie zamek, to miałam na myśli, ale coś mój język się nie złożył do tego zdania. Ta bluza jest rewelacyjna. To jest zwykła bawełna, w sensie nie wydaje mi się, że tam są jakieś super dodatki. Ona ani nie jest nieprzemakalna, ani nie jest odporna na wiatr i tak dalej, bo ja zawsze na takie rzeczy patrzę w ubraniach. Jak to robią, to wtedy są warte. Jak to kupowałam, to miałam takie... No ładna jest, nie? Przymierzę, najwyżej ją odeślę. Przymierzyłam, już w niej zostałam. Ona jest na tyle długa, to jest S-ka, a na tyle jest długa, że ja jestem w stanie zapiąć ją do końca i ubrać jako sukienkę. Kocham, naprawdę kocham. Chodzę w niej częściej, niż bym się mogła przyznać przed sobą. Nawet się zastanawiałam przez chwilę, czy nie kupić takiej drugiej, jak ta się spierze i zniszczy, ale stwierdziłam, że to jeszcze nie, już upadłam na głowę. Jedną rzecz kupiłam u nich taką w backupie, taki, że mam zapas. I to jest ta spódnica różowa, taka balerina, która się... pojawiła w tej kolekcji limitowanej z aktami Egona Schiele i ona jest tak cudowna, jest tak absolutnie cudowna, że kupiłam drugą, bo się właśnie obawiałam, że tamta mi się zniszczy. I to jest pierwszy raz w moim całym życiu, kiedy zrobiłam coś takiego. Ona ma w ogóle taki ostry, może nie ostry, tylko nie jest obrąbiona, tylko jest obszyta, ale ma ostro cięty rant na tkaninie, nie wiem jak to się nazywa, niewykończony brzeg. Na pewno ktoś będzie wiedział, to jak wiecie, to proszę napiszcie w komentarzu, bo ja, jak widzicie, nie mam pojęcia o tym, o czym mówię. To jest dzisiaj tak, jakbym wpadła z moją koleżanką na kawę, nie? To jest taki odcinek, to właśnie, żeby było wiadomo, nie? Ja nie znam na tym, o czym rozmawiamy. To właśnie tą spódnicę tak kocham i ona z metką jeszcze wisi u mnie w szafie, także tak, to był ten moment, w którym zaćma umysłowa przejęła kontrolę. Niczego nie żałuję. Mam też dwie rewelacyjne koszule od nich. To chyba safariska one się nazywają. Mam fioletową i beżową. To noszę je jako samą koszulę, jako koszulę do spodni, jako koszulę do spódnicy, jako jakąś taką narzutkę na inne koszulki. Non stop chodzę w tych ciuchach. I nie trzeba ich prasować. To jest też ogromny, ogromny hit. Mam jedne spodnie, o których mówiłam przed chwilą. Jak przyszła ta paczka, wyciągnęłam to z kartonu, miałam takie, serio? Kupiłaś czarne spodnie, które już wyglądają, jakby ktoś je nosił? Bo to nie był taki całkiem czarny, tylko taki czarno-szary i myślałam, że je odeślę. Autentycznie w tym momencie się zastanawiałam, czy w ogóle jest sens przymierzyć, czy tego nie złożę i nie odeślę, ale jak założyłam, to poczułam, że to są spodnie, w których ja będę żyć i tak jest, noszę je cały czas. One mają tak pięknie wykończoną górę, że jak człowiek stoi, to wygląda ładnie. Jak człowiek siedzi, to te spodnie nie wciskają się na siłę w brzuch i możesz przy komputerze pracować 5 godzin i nie masz wrażenia, jakby cię trole ściskały sznurkami i chciały przeciąć na pół. Także rewelacja. Zostawiłam sobie tu ostatni komentarz pod tym sektorem riskowym, w którym napisałam, zostałam stałym klientem. I właśnie dokładnie tak się stało. Pokochałam niesamowicie. Mam też taką narzutkę gigantyczną od nich, która ma z tyłu, wygląda z tyłu jak kamienica. Kobieta Koc chyba się nazywa. Już myślę, że powinnam przejść do następnej marki, bo inaczej będziemy tu siedzieć cały dzień. Kocham miłością prawdziwą. To dbanie o detal. Na przykład kupujesz spódnicę i na rancie guzika jest napis risk, bo ktoś o tym pomyślał. To ja naprawdę na maksa doceniam. Jak na razie wszystkie z tych ubrań, które kupiłam, z tych właśnie nieśliskich i nie wymagających prasowania, są w znakomitym stanie. Ktoś jeszcze pod ostatnim odcinkiem o ubraniach mówił, że bardzo dużo zależy od tego, jak dbacie o swoje ciuchy, a jak ktoś zrzuca na kubkę, na podłogę albo, nie wiem, pierze delikatne spódnice z jeansami i tak dalej, to wiadomo, że to się szybko zniszczy. Ja o moje ubrania dbam bardzo, dlatego że jak coś kupię, to ja mam zamiar nosić to przynajmniej kilka do kilkunastu lat, więc tak też postępuję z tymi ciuchami, ale no, zakochałam się na maksa. I tak. Take my money. Tak oni powinni mieć nazwaną domenę. A druga marka, o której chciałam dzisiaj opowiedzieć, to Elementy. I w ogóle nic bym nie kupiła z tej firmy również, ponieważ zaglądałam na stronę i tam są strasznie dziwne zdjęcia. Przez dziwne mam na myśli takie modowe. Przynajmniej ja to tak odbieram, że są jakoś tak postawiane w dziwnych pozach te kobiety i tak spojrzałam na te ciuchy i mówię, nie, nic tutaj, nie ma co bym chciała założyć. I później poszłam do elektrowni po Wiśle, czy do jakiegoś tam innego miejsca, gdzie oni w Warszawie mają sklep z Monią, z Piggypack. Pozdrawiam serdecznie. Pedża. Poszłyśmy razem. No i tak ona mówi, zobacz sobie to, ja uwielbiam ich ciuchy. W związku z czym weszłam tam, zaczęłam przymierzać i stwierdziłam, że to są wspaniałej jakości ubrania dla wysokich ludzi.
Kupiłam u nich koszulki. Kupiłam tych koszulek całkiem sporo. Większość z nich to są crop topy, tylko że z moim wzrostem ich kropy to są moje idealne koszulki do spodni i spódnic, ponieważ ja nie mam do połowy tyłka 1000 metrów materiału, tylko one mi wypadają tak akurat, gdzie bym chciała, żeby się kończyły. Więc wszystkie ich kropy to właśnie dla mnie są super. Część z tych przebitek, które tu zobaczycie, będę musiała nagrać na przykład tylko plecy albo bok, ponieważ z jakiegoś powodu sutki przebijające przez koszulkę, w sensie nie, że są widoczne, tylko że jest zarys widoczny, jest jakoś nieprzyjmowany przez YouTube dobrze. Mężczyźni mogą mieć przebijające sutki przez koszulkę i mogą nawet być bez koszulki, jest spoko, ale nam nie wolno, więc postaram się tak to zrobić, żeby tutaj nie było problemu. One są dla mnie tak skrojone, że właśnie nie nadają się do noszenia z bielizną, w sensie albo są tak mocno wykrojone, albo tył jest mocno wykrojony i po prostu, no jakoś nie wiem, może ja nie mam takich staników, żeby to ładnie wyglądało, ale dla mnie to są właśnie takie na lato ciuchy i ponieważ te koszulki są tak absurdalnie miękkie i tak ekstremalnie delikatne, to się zakłada i masz wrażenie, że nic nie nosisz. One są tak idealnie tak skrojone, że leżą dokładnie na ciele, tak jakbym chciała i są tak miękkie i delikatne, nie chcę się tego ściągać. Kupiłam 3, jak byłam wtedy z Monią właśnie w sklepie, bo była jakaś tam z linii Basic, że kupisz 2, czy kupisz 3, zapłacisz za 2, czy tam któryś za grosza był, już nie pamiętam. Ale kupiłam te 3, po czym wróciłam do domu, ponosiłam 3 tygodnie te koszulki i kupiłam 3 kolejne, tylko w jakieś tam innych kolorach. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Już sobie nie wyobrażam ich nie mieć w szafie. I tak naprawdę to wygląda na to, że ja nie mam więcej innych ubrań od nich, tylko koszulki same. Mam notatki z rzeczy, które przymierzałam. Wszystkie sukienki były za długie i tak na maksa za długie i bez sensu byłoby je obcinać, bo one są uszyte w takim luźnym kroju i gdyby się to skróciło, to one po prostu kompletnie straciłyby fason. A jeśli jest tak, że można tylko troszkę przerobić i jest super, to ja nie mam problemu z kupieniem takiego ubrania. Natomiast jeżeli jest tak, że ja wezmę ten ciuch i go przerobię i tak naprawdę go zniszczę, to wolę go nie kupić i zostawić go dla kogoś innego. Tą samą sytuację miałam ze spodniami. Spodnie wszystkie tak bardzo nie podobały mi się, nie leżało to na mnie za dobrze. Wyglądałam jak taki krasnal, jakbym po starszej siostrze albo po kuzynce naciągnęła na siebie ciuchy, to tak niezbyt, ale właśnie przy wysokich przy wysokich ludziach te ubrania wyglądają rewelacyjnie. Jeszcze tam spodnie, dużo było tych spodni kulot, tak? Kuloty, one się nazywają jakoś, pewnie jest jakaś inna nazwa na to. Ja ich nie cierpię. To jest ten jeden rodzaj ubrania, który na innych ludziach mi się podoba. Ja bym tego nigdy nie ubrała. To tam oni mieli bardzo duży wybór. Mega, mega chciałam kupić płaszcz, ale ciągle nie było moich rozmiarów na stronie. I ubolewam. Kupiłam inny, z którego jestem zadowolona, o którym opowiem w jakimś innym odcinku, ale tam jakby się udało i żeby był mój rozmiar, to chętnie bym kupiła. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, to ona jest, powiedziałabym, taka uczciwa. W sensie, że rzeczywiście, jeżeli jest S, to jest mały rozmiar. Jak jest napisane, że oversize, to można wziąć normalnie swój kostium, w sensie swój rozmiar S-kę, normalnie nosicie, bierzecie S-kę i ona jest rzeczywiście oversize, a nie, że tam wygląda, jakby człowiek po prostu wziął o jeden rozmiar za duży albo za mały. To ma to jakiś sens. Mam nadzieję, że to jest, mam nadzieję, że te wyjaśnienia mają naprawdę dla Was jakiś sens konkretny, że to nie gadam bzdur całkowitych. Trochę to gadam, który wiem, zawsze, ale może dzisiaj nie będzie aż tak źle. I jeszcze sobie napisałam, że specjalne pozdrowienia chciałabym zostawić dla tych dziewczyn, które pracowały właśnie w tej galerii, gdzie byłam z Moniką. Turbo obsługa. Naprawdę każdemu życzę, żeby miał u siebie pracowników, którzy tak obsługują klientów. Rewelacja, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że jeszcze przyjdę do Was kiedyś na zakupy i tam, nie wiem, coś znajdę, może płaszcz. Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek był w jakiś sposób dla Was ciekawy i przydatny. A, nie powiedziałam jeszcze o tym, jak po praniu te elementy, to wszystkie te koszulki wyglądają jak nowe cały czas, mimo że są prane ze zwykłymi bawełnianymi takimi t-shirtami, które już mam na przykład 7-8 lat, mogłyby się tam może pozaciągać czy coś. Nie, normalnie na 40 stopni piorę, wyciągam, rozwieszam, rewelacja i kocham te ubrania. I nawet czasami to przebieram się w nie tylko dlatego, że po prostu chcę sobie posiedzieć w czymś miłym po pracy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja zostawię Wam może listę na dole w komentarzu innych jeszcze firm, które mam już kupione i przetestowane i one czają się na nagranie. To możecie zostawić tam info, które najbardziej Was interesują. O, to może to jakoś będzie miało sens tutaj. A teraz, ponieważ to jest ten dzień, gdzie ja już nie mogę po prostu przestać gadać i jeszcze do tego zaczynam gadać kompletne głupoty, to już się zawinę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!
co za dzień.